Dzień dobry Państwu, to jest poranna rozmowa telewizji w Polsce.pl. Dzisiaj porozmawiam z senator Anną Marią Koc. Dzień dobry Pani senator. Dzień dobry Pani redaktor, dzień dobry Państwu. No właśnie, temat naszej dzisiejszej rozmowy to jest, czy dodatek węglowy utknie w Senacie. Pani senator, w Senacie rozpoczęły się prace nad ustawą o dodatku węglowym. Wiemy, że opozycja chce wprowadzić zmiany, chce wprowadzić poprawki. Dlaczego to nie zyskało przychylności? Jakie to miałyby być poprawki, czego miałyby dotyczyć? Rzeczywiście za kilkanaście minut mamy głosowania. Ta ustawa przeszła przez Komisję Gospodarki Narodowej, której ja przewodniczę, oraz przez Komisję Budżetu i Finansów. Są wprowadzone poprawki, część jest uzgodniona z Ministerstwem Klimatu i Środowiska, więc część tych poprawek ma poparcie rządowe. Oczywiście, że opozycja chciała wnieść tutaj poprawki, które rozszerzają katalog podmiotów, które mogłyby korzystać z tego dodatku, dodatku energetycznego, jak oni to nazywają. Więc nie tylko odbiorcy, użytkownicy węgla kamiennego jako tego źródła ciepła, ale też użytkownicy pelletu, biomasy, którzy opalają się biomasą, czy na przykład olejem opałowym. Ale chcę przypomnieć, że rząd przygotował ustawę, trwają teraz, właściwie się zakończyły uzgodnienia międzyresortowe i będzie nowa ustawa, która będzie przewidywała pomoc i wsparcie także dla tych, którzy opalają się właśnie olejem opałowym czy paletem. Więc my uważamy, że te poprawki opozycji są tutaj w takim razie bezzasadne, no bo opozycja z nikim nie ustalała tych szczegółów, nie zna jakby też kosztów finansowych, obciążenia dla budżetu, tych swoich rozwiązań. W związku z tym no, lepiej poczekać dzień, dwa na tę ustawę, którą przygotował rząd. My na tym stanowisku stoimy, no ale opozycja te poprawki wniosła. No, ustawa tak czy inaczej dzisiaj wyjdzie z Senatu, trafi do Sejmu, Sejm będzie się mógł nad nią jutro pochylić, no tak, żeby jak najszybciej trafiła do prezydenta i żeby te dodatki jeszcze w sierpniu po prostu mogły już zafunkcjonować, żeby ludzie mogli sięgnąć po te pieniądze. Pani senator, tutaj też padały takie propozycje, że nawet 6000 zł dodatku węglowego i pytanie, czy tego typu właśnie poprawki nie spowodują jeszcze większej inflacji i niepokoju tego właśnie, co proponuje opozycja. No tak, z jednej strony opozycja przed kamerami mówi, że no ten dodatek, a może właśnie 6 tysięcy, a rozszerzyć go w ogóle na wszystkich, którzy mają jakieś tam ogrzewanie w domu. No pomysły są oczywiście z ich strony bardzo szerokie. Ja przypomnę, że kiedy rządzili jako PO-PSL, to żadnej grupie społecznej w kryzysowej sytuacji nie pomogli. Mieli kilkunastoprocentowe bezrobocie i też nikomu nie pomagali w tej kwestii. Nie pomagali przedsiębiorstwom, które upadały w tamtym czasie. Teraz chcieliby pomagać wszystkim w kwotach, które są nie do udźwignięcia przez polski budżet. No ale to wydaje się dlatego, że nie biorą za nic odpowiedzialności, więc gdybyśmy rozsadzili budżet takimi ich pomysłami, no to wtedy by powiedzieli, no ale to jest wasza wina, tak? Bo tu żadnej konsekwencji w działaniu opozycji nie ma. Oni nie znają skutków tych regulacji, skutków finansowych, więc sobie tak po prostu różne rzeczy mówią, ale no, to trzeba weryfikować. Rząd to musi weryfikować, bo rząd jest odpowiedzialny za stabilność budżetu. To jest najważniejsze. Ale z drugiej strony w kuluarach słyszymy od polityków Platformy Obywatelskiej zwłaszcza, którzy mówią, że to jest rozdawnictwo, że w ogóle nawet dodatku węglowego nie powinno być, że wczoraj nawet na sali padały takie zarzuty, że ludzie te pieniądze wezmą i je przepiją po prostu, tak? No my mówiliśmy, że to jest karygodne, że po prostu jak można w ten sposób oczerniać Polaków po raz kolejny, bo przy 500+ też słyszeliśmy, że to ojcowie przepiją, matki rzucą pracę i w ogóle będzie pełna degrengolada. Właśnie za sprawą 500+ nic takiego się nie stało. Rodzice zainwestowali w swoje dzieci, bardzo dobrze te pieniądze wykorzystali. No i teraz tak samo będzie z dodatkiem węglowym. Ci, co węgiel kupili, to będą mieli rekompensatę za zakupiony węgiel. Ci, którzy go nie kupili, no to dołożą sobie do tej kwoty, jaka jest na ten zakup potrzebna.
ale ludzie ogrzewają swoje domy zimą, bez tego przecież by tej zimy nie przetrwali, więc te pieniądze tak czy inaczej wydadzą po prostu na ogrzewanie swoich domów i mieszkań. Więc, no ale widzimy, jak cyniczna potrafi być Platforma Obywatelska i politycy, którzy z jednej strony mówią, niech dodatek wynosi 6 tysięcy, a z drugiej strony mówią, że nawet ten w wysokości 3 tysięcy będzie napędzał inflację i w ogóle nie powinno go być, bo Polacy źle go spożytkują. Pani senator, ale pojawiają się takie głosy, że będzie trzeba zakładać, że trzeba założyć, że podczas sezonu grzewczego będą punktowe niedobory węgla. Czy faktycznie Polska jest na to też przygotowana? Co rząd w takiej sytuacji zamierza zrobić? I też czy należy już o tym rozmawiać z Polakami? Nie tylko w taki sposób, że mówimy, że sobie poradzimy z tym wszystkim, że wchodzą ustawy, sprowadzamy węgiel, też wracamy do wydobycia węgla. Czy może po prostu trzeba zacząć realnie mówić o tych zagrożeniach, o tym, czego możemy się spodziewać zimą? Ale tak jak powiedziała pani minister, Moskwa, mamy 14 milionów ton węgla kamiennego zakontraktowane i ten węgiel płynie do Polski. Nabrzeża są przygotowane, te, które były w portach nieużytkowane, zostały przeznaczone na to, żeby po prostu tam cumowały statki, żeby dokonywał się przeładunek węgla. Więc, szanowni państwo, tak jak powiedział pan premier, do końca października ten węgiel będzie w Polsce w takich ilościach, jakich on będzie nam potrzebny na cały sezon grzewczy. Ja przypominam, że 80% węgla, jaki pożytkujemy w Polsce, to jest polski węgiel, z polskiego wydobycia. Tu się nic nie zmieniło. Ten węgiel jest wydobywany i nawet jest to wydobycie zwiększone. Z tych 20%, które importowaliśmy, 60% pochodziło z Rosji. No i musimy tę wyrwę po węglu rosyjskim zapełnić, tak? Więc to nie jest tak, że my teraz zostaliśmy w ogóle bez węgla. Ten węgiel jest. Oczywiście teraz są trudności, bo wprowadziliśmy embargo w kwietniu, ale węgiel płynie i jestem przekonana, że jesienią tego węgla na składach nie zabraknie. No potrzeba jeszcze trochę cierpliwości, ale myślę, że przetrwamy tę zimę bez uszczerbku dla naszej gospodarki, ale przede wszystkim bez uszczerbku dla naszych gospodarstw domowych. Chociaż trzeba się liczyć z tym, że no koszty opału będą droższe, koszty energii, prawda, też mówi się o tym, że będą droższe, bo na skutek kryzysu energetycznego wywołanego... Pani senator, a możemy już powiedzieć, o ile ten komfort ciepłych kaloryferów będzie droższy w tym momencie? Nie można, no nie mogę powiedzieć, o ile będzie droższy, bo już widzimy, że przecież węgiel jest droższy na składach, jeżeli jest, prawda, to jest droższy niż był, powiedzmy, rok temu, ale na giełdach europejskich rok temu węgiel tona węgla kosztowała $70, a teraz kosztuje $350, więc widzimy, że wszędzie te ceny po prostu poszły bardzo w górę. To winna jest Rosja, kryzys energetyczny wywołany przez Rosję jeszcze przed wybuchem wojny na Ukrainie, a wojna na Ukrainie nie ten kryzys pogłębiła. Ale państwo polskie, rząd polski robi wszystko, żeby pomóc obywatelom w tym trudnym, kryzysowym czasie. Bo śmiem twierdzić, że gdyby rządził kto inny, no to byłoby powiedziane, no nie mamy przycisku, nie wiemy, gdzie są pieniądze, nie mamy możliwości pomocy, róbcie co chcecie. Pani senatora, gdyby opozycja była u władzy, zróbmy taki eksperyment myślowy, to również byłaby za tym, żeby powrócić do wydobycia węgla w Polsce, bo teraz widzimy bardzo wielu obrońców węgla po stronie opozycji. Czy jednak ten scenariusz byłby trochę inny? No ja myślę, że to jest takie uczucie pewnej satysfakcji, jak człowiek patrzy na to, jak politycy opozycji, którzy nawoływali do zamknięcia polskich kopalń do 30 roku, do 2030 czy 35 roku i ostro ganili rząd za ten program, za tą umowę społeczną, która przewiduje, że ostatnia kopalnia zostanie zamknięta w 2050 roku, to było jeszcze przed kryzysem. Jak oni teraz nawołują i krytykują rząd, dlaczego planuje zamykać kopalnie. No to polityka klimatyczna, oszalała polityka klimatyczna
tylko polityka odejścia od węgla, jaką prowadzi od lat Komisja Europejska, zmusza Polskę do tego, żeby te kopalnie, zmuszała Polskę do tego, żeby te kopalnie zamykać. Ale myślę, że teraz tę umowę będziemy musieli zrewidować, bo na razie właśnie premier po rozmowie z górnikami pojawiła się taka informacja, że na 2 lata wracamy do tego wydobycia węgla. Pytanie, czy to jest tylko na ten okres, czy to będzie tylko ten okres czasowy, czy może można się spodziewać już takiego dłuższej zmiany, dłuższej strategii, jeżeli chodzi właśnie o politykę Unii Europejskiej właśnie w kontekście wojny na Ukrainie. No widzimy, że Niemcy otwierają kopalnie, zwiększają wydobycie węgla, otwierają nowe elektrownie węglowe, więc skoro Niemcy to robią, no to i Komisja Europejska zmieni zdanie, bo Komisja Europejska przecież najczęściej realizuje interes niemiecki, więc myślę, że tutaj nastąpi jakaś zmiana. No potrzebne jest stabilne źródło energii po to, aby było bezpieczeństwo zapewnione energetyczne dla obywateli, ale po to, aby też było stabilne źródło energii dla gospodarki. No, gospodarka niemiecka oparta była o ruski gaz. No, skoro teraz tego ruskiego gazu jest mniej, nawet nie dlatego, że są embarga, ale dlatego, że po prostu Rosja sama szantażuje Niemców i przykręca kurek, no to Niemcy widzą, że trzeba wrócić do stabilnej energii, jaką była energia pochodząca z węgla. Więc myślę, że ta polityka będzie zrewidowana. Nawet Franz Timmermans, który był przecież pierwszym takim wrogiem energii węglowej, no teraz mówi, że no trzeba do węgla wrócić. Stabilna energia pochodząca z węgla, z gazu czy też z atomu, ona jest po prostu nam potrzebna, bo widzimy, że Niemcy też wybudowali mnóstwo wiatraków, mają te elektrownie wiatrowe, mają różne inne źródła odnawialne energii, ale no i co z tego? Jak przyszedł kryzys i nie ma gazu, to co z tego? Ta energia wiatrowa nie zastąpi gazu czy węgla. Ona jest niestabilna. Kiedy jest wiatr, to ona jest. Kiedy wiatru nie ma, to nie ma. Podobnie z fotowoltaiką. Więc nic nie jest w stanie tak w pełni zastąpić tej energii z tych stałych, stabilnych źródeł, tradycyjnych źródeł energii. Chyba, że będzie... Zrewidowana bardzo ta polityka. Chyba, że atom, pani senator. A jeszcze takie ostatnie pytanie. No właśnie, bo jeżeli mówimy o powrocie do tego, żebyśmy nadal wydobywali węgiel, czy możliwe jest to zawieszenie tego systemu ETS w taki sposób, nie wiem, opracowanie takich działań, żeby nam się to po prostu bardziej opłacało? Znaczy, no te ETS-y powinny być zawieszone, pani redaktor, bo one podrażają energię o 30%, więc gdyby Unia... I tutaj Unia sama sobie trochę strzela w kolano w tym momencie, no, oczywiście, prawda? Oczywiście, że tak, bo gdyby Komisja Europejska zrezygnowała z ETS-ów, to przecież byłoby wtedy ta energia byłaby o 30% tańsza. Komisja nie chce tego zrobić, dalej po prostu pozwala na te spekulacje sami, ceny też rosną. To jest zupełnie niezrozumiałe, no ale polityka Komisji Europejskiej w wielu obszarach jest niezrozumiała i widać, że jest podszyta taką ideologią, jednak ta zielona ideologia gdzieś tam cały czas jest ważna dla Komisji Europejskiej i czasami wydaje się, że jest ważniejsza niż interes zwykłych obywateli. Zwykli obywatele w dobie kryzysu powinni mieć ten prąd tańszy, 30% tańszy, to już jest dużo, tak? No ale no być może no, sytuacja jest jeszcze cały czas dynamiczna. Niemcy mówią o ograniczeniach ogromnych, takich indywidualnych dostawach gazu, więc wszystko będzie pewnie dalej jeszcze drożało na rynkach światowych i europejskich, jeśli chodzi o te źródła energii, no i o samą energię. No więc być może Komisja Europejska będzie weryfikowała swoje wytyczne, chociaż na razie no, twierdzą, że ETS-y muszą zostać. Tak, pani senator, i tutaj stawiamy kropkę, będziemy obserwować to, co się będzie działo i czy faktycznie Niemcy zmienią swój kierunek, jeżeli chodzi o dekarbonizację i czy ułatwi nam to też przetrwanie tego kryzysu, czy też Putin wygra i jego szantaż będzie skuteczny. Moimi państwa gościem była dzisiaj senator Anna Maria Koc. Bardzo dziękuję pani senator za rozmowę. Dziękuję bardzo. Widzę się z państwem ponownie.